Witam w kolejnym odcinku Starego Komputera. Dziś zajmiemy się nowym epizodem tego oto komputera z Pentium 1 w 2019. Zapraszam do oglądania. Po drobnej przerwie wracam do robienia filmików na YouTube. Przez ostatnie 2 miesiące z powodu pracy i ciągłej walki z drobnostkami latałem na oparach i nie byłem w stanie konkretnie odpocząć. Okazuje się, że po prostu odpoczywałem źle i trzeba iść w lekko innym kierunku. Pojawiły się również drobne problemy z natury sprzętowej, które troszkę zjadły mi czasu. Bowiem kupiłem sobie nowy laptop, który dał mi możliwość powrotu na łono PC Master Race. Jest to Dell Latitude E7470. Aczkolwiek osoby, które mnie obserwują na Twitterze lub są na naszym Discordzie, już wiedzą, że to nie był zbyt dobry zakup. Ale jest to już temat na inny filmik. Możliwe, że powstanie jeszcze w tym tygodniu. Wróćmy już do tematu filmiku. Komputer od ostatniego odcinka praktycznie w ogóle się nie zmienił. Jest to nadal ten sam komputer z tym samym Pentium 75, jak 75 MHz, z tą samą płytą główną i innymi kartami rozszerzeń wewnątrz. Komp ma 2 dyski. Jeden jest obecnie wyłączony. Jest to dysk z Windowsem 3.1 oraz DOSem. Drugi natomiast to dysk z Windowsem 95, którego będziemy teraz opisywać. I niezmiennie został napęd DVD-ROM od LG. Przyleciał on do 94 roku z przyszłości, ale jest bardzo funkcjonalny i przydatny wbrew pozorom. W poprzednim odcinku do komputera podłączyłem kartę sieciową SMC EtherCard 8216, która niestety z DOSem i Windowsem 3.1 nie działała. Dziś będziemy autentycznie wykorzystywać tą oto kartę sieciową. W tym momencie jest podłączony lekko inny setup niż zwykle jest przy retro recenzjach, ale to jest dobry punkt startowy. Mamy sobie tutaj fajny pół IBM-owski, pół Lenovo-owski ThinkVision. Fajny monitor bardzo. I możemy się skupić właśnie na obrazie z tego monitora. Aczkolwiek reszta, na przykład ta klawiatura, nie powinna tutaj być po prostu. Nie wypada. Więc out. No i mamy jako tako setup skonstruowany. Dziwnie to wygląda z tym monitorem, ale kogo to tam obchodzi? Niestety do tego filmu musiałem wymienić monitor. Postawiłem teraz starego, dobrego Philipsa LCD, gdyż, tamten monitor nie był w stanie obsłużyć 4x3, w sensie tego trybu. Jak mieliśmy sobie rozdzielczość przykładowo 800x600, to on ją rozciągał do 16x9. Trochę tak, to nie jest to, czego potrzebujemy. Dlatego oto jest sobie nowy monitorek. Wymieniliśmy trochę i nawet to ładnie się tutaj komponuje. Trochę nie pasuje do roku 95 czy tam 94, ale ten setup nadal tak jakby jest całkiem cute, całkiem słodki. To co? Odpalamy! Mamy sobie tutaj nasze wspaniałe, urocze 32 MB RAM. Mamy sobie stację dyskietek, klawiaturę, myszkę, dysk i Windowsa 95. Patrzcie na to. Tak to wszystko wygląda. Mamy sobie tutaj standardowego Windowsa 95. I powiem wam szczerze, że przeskok pomiędzy 3.1 a 95 jest dość duży. Nie oszukujmy się. Cały komputer po prostu nabrał dużo więcej możliwości. Dużo łatwiej jest wszystko tutaj zrobić. Mamy nowego, troszeczkę bardziej nowego Worda na przykład, nie? Mamy sobie nawet pana spinacza. Siema, panie spinacz. Chyba jestem jedyną osobą, która lubiła tych panów spinaczy. Mamy sobie sporo tutaj fajnych programów, nawet Netscape,
MIRC, a to wszystko było tutaj, nawet mod player był, to znaczy teraz korzystamy z mod Black Playera. Mamy sobie tutaj też gierki, nie mamy tutaj problemów z pamięcią, które mi się przytrafiły, przez co nie mogłem na przykład Catacomb of the Abyss, na przykład otworzyć sobie, czy Ken's Labyrinth. Nie mogłem sobie tego otworzyć i po prostu zabrakło mi czasu, żeby to ogarnąć. No ale teraz po prostu to pokażę i zobaczymy, jak to będzie działać. No i zabrakło jeszcze jednej ikonki, którą tutaj muszę koniecznie dodać. A mianowicie... Właśnie, jest taka śmieszna sprawa z Windowsem 95, że nie można edytować w ogóle tych tutaj menusów. Trzeba kliknąć prawym na start, eksploruj programy Diablo i sobie teraz w taki sposób przyciągnąć ikonkę tutaj Diablo. I F5 tego nie uporządkuje. Musimy rozmieścić ikony według nazwy i proszę. I teraz jest ładnie uporządkowane. No i jednocześnie na przykład właśnie moje ulubione, ukochane Diablo nie mogło być zainstalowane na 3.1, bo go nie obsługiwało po prostu. Nie było DirectX-a tam przykładowo. Pierwszy DirectX właściwie pojawił się na Windowsie 95. Wtedy, kiedy już wychodził Windows NT 4.0, pojawiał się DirectX 3. Więc jednocześnie no, był zaimplementowany ten DirectX 3 Windowsa NT. Problem z Windowsem NT był taki, że nie można było go w żaden sposób rozbudowywać o ten DirectX. Po prostu nie dało się nic więcej dodać. No. I mamy sobie normalnie 32 MB Pentium 75 MHz. To jest taki z 94 roku. A dziękuję. No i mamy DirectX 8, dość nowocześnie. To jest ostatni DirectX, który można tutaj odpalić na Windowsie 95. Windowsa 98 tutaj nie będę odpalał, bo za chwileczkę pokażemy, jaka jest wydajność tego już w takich no, bardziej normalnych zastosowaniach. Czyli posiadając internet, możemy się wbić na MIRC, właśnie na Pirca. Pirc, polski IRC. Bardzo fajny serwer. Dlaczego? Bo ukrywa IP. Była sraka, drobna draka. Związana z tym, że na moim serwerze pojawiało się IP i ktoś tam kogoś tam wystalkowali, bleble. Bardzo niedobrze, że tak było. Nie podoba mi się ta sytuacja. Dlatego stwierdziłem po prostu właśnie przez to zmieniłem serwer na Pirca. I się łączymy. Homik. PIRC.pl. Fajnie. Ładnie to wszystko fajnie się pojawia. O, teraz działa. I możemy napisać siema. Jesteś ta w filmiku. Fajno. No to fajnie. No to dobrze. No to cześć. Żeby troszeczkę zakatować ten komputer, możemy dorzucić odtwarzanie modów. No. I mam sobie tutaj grającego moda. Trochę przyciszę głośniki. O. I fajnie. Możemy sobie zrobić coś takiego. Niech sobie będzie. O! W tym miejscu jeszcze trochę przyciszę głośniki, bo chyba trochę za głośno jest. I co w takiej sytuacji jeszcze zrobimy? Już troszeczkę... O jakimś... No normalnie, no. No. Tak. Tak jest dokładnie. Niewątpliwie tak dokładnie jest. Weźmiemy sobie teraz Netscape Navigator, ponieważ... Internet Explorer może jest kawaii, ale Netscape jest fajniejszy. Jest sobie wersja 4.08 w tym wypadku. I od razu nas wrzuca na naszą stronę. W porównaniu do Macintoshowego Netscape'a nie ma problemu z wyświetlaniem polskich liter. Dlatego na przykład możemy tutaj sobie zobaczyć ładne ukreskowane. Ładne on. No, dokładnie. I ładną Hanakawa.
Możemy sobie zobaczyć przykładowo, o, coś to się nie wycentrowało, ale to już... Ale widać tą stronę, więc to się liczy. Tak. Możemy sobie zobaczyć na przykład jeszcze nieskończoną. Nie ma tutaj żadnych wrzuconych artykułów, ale będą robione. Pitopedia. No i jesteśmy sobie na Pitopedii. Jest sobie tak jakby taka encyklopedia. Wszystkie rzeczy, które się pojawiają tutaj na kanale i jeszcze więcej, będą w tym oto właśnie miejscu. Mamy nawet angielską wersję, żeby inni mogli też sobie poczytać w razie czego. Jak to teraz wszystko działa? Już powoli trochę gorzej. A, problem ze starym IRC-em jest też taki, że niezbyt dobrze obsługuje Unicode'a. Dobra, teraz spróbujemy sobie włączyć jeszcze jedną rzecz w tle. Explorator Windows. No i jak to działa? Zaskakująco. Jestem pod wrażeniem, jednak to trochę lepiej działa niż poprzednio. Nie wiem, z jakiegoś powodu dostał dzisiaj boosta. O, i przełączyłem przykładowo piosenkę. Dobra. Możemy sobie wejść w dokumenty przykładowo. O. Co my tu mamy? Możemy sobie zobaczyć jakiś obrazek. Jak się tutaj, kurde, przełącza ten? Bo normalnie Windows 95 otwiera tutaj sobie masę takich okienek, prawda? Jak to się przełącza? Żeby to... No, żeby tak się nie robiło. Normalnie w opcjach widoku tutaj, o. Mam sobie tutaj właśnie... Możemy zrobić tak, żeby otwierał za każdym razem nowe okienko. Ale ja tego nie lubię. Więc wracamy do poprzedniego setupu. Te tekstury 3 i tak dalej, to są tekstury po prostu z Unixa, Linuxa i tak dalej. Gnome chyba dostarcza właśnie te tutaj takie fajne obrazeczki. Mam je od wieku dosłownie, od chyba 98 roku i no po prostu jest fajnie. Korzystam sobie z IrfanView, ponieważ no po prostu jest to obecnie jeden z najlepszych, nawet do teraz, jeden z najlepszych image viewerów, jakie mogą być. Obecnie dlaczego jest najlepszy? Bo te zasrane gówniane WebP przerabia na poprawny format. Pierdzielić WebP. Jesteśmy boomerami, okej, boomer. I mamy sobie właśnie boomerskie anime. Ponieważ dlaczego by nie? Jak sobie radzi z odtwarzaniem MIDI, to doskonale wiecie, odtwarza je dobrze. Weźmiemy sobie Pokémony tym razem. Musiałem przedstawić drugi głośnik, bo się schował za monitorem. No tak jakby niektóre instrumenty są trochę dziwacznie rozstawione, ale to nie przeszkadza raczej. Dobra, to teraz sprawa taka, że jest sobie Winamp. Winamp 2.9.5. Jest to już troszeczkę nowsza wersja, tak z 2000 roku prawdopodobnie. Aczkolwiek niestety przy MP3-kach komputer już troszeczkę zaczyna srać pod siebie niestety i zaczyna być już pyszymu. Znaczy na tej prostej stronie będzie jeszcze to jako tak działać. Weźmy sobie IRC-a w tle. No jest na filmiku niestety. Już tutaj się to przecina. Weźmiemy sobie na troszeczkę bardziej skomplikowaną stronę, na przykład nie wiem, weźmiemy sobie forum nasze. No i tutaj już zaczyna się to trochę, jak widać, przecinać. No, a weźmiemy sobie teraz na Forshambo wejdziemy. I już w ogóle wtedy będzie sraka draka i o. Od razu nas przerzuca na G jak technology, ponieważ jesteśmy technologiki. Tak, Hello Kitty, Hello Geeky. Cały czas to ładuje. To jest zabawne. Albo dzisiaj święta. Drugi dzień świąt. To też taka czapka się tutaj śmieszna pojawiła, no. Tylko, że problem jest taki, że to powinno jakieś tematy już załadować, a to niestety trochę idzie. I tak trochę lepiej działa, niż to ostatnio działało. Wziąłem go jeszcze trochę, przyciśniemy jakimś, nie wiem, przykładowo wyświetlenie obrazków. Mamy sobie tutaj logo GIF. O, patrzcie, będziemy sobie śmiesznego logosa wyświetlać na InfraView. O, już zaczyna troszeczkę się przycinać komputer. Kurs Turbo Pascala.
to chyba nadal jest w internecie ten. Dla początkujących. O, oh, jest. Powrót na stronę główną. O, dobra. Teraz uwaga, jest przywieszenie tematu. O, przeszło. Dobra. Jest sobie pan Terry. I te czapki wszystko zasłaniają. O, możemy sobie Purple zobaczyć. Jest bardzo szczęśliwy, że my chcemy go zobaczyć. I teraz, no, prędkość normalnie jak do modemowa. Mamy sobie Turbo Pascala, co jest fajne w tym, że obsługuje to myszkę od razu. Nie trzeba ładować drivera. Możemy sobie, tutaj mamy dwa przykładowe egzample. Dobra, nieważne, może w 92 język angielski się tak zmienił, że kiedyś example się pisał example. No. I tak oto wygląda Turbo Pascal. Możemy sobie nawet uruchomić chyba ten program, z tego co wiem. Dobra, I don't get it. Jest! Bardzo dobrze idzie! Program napisany znakomicie. Spróbujemy uruchomić sobie śmieszną taką grę. Ten Ken's Labyrinth, czyli tą grę, której nie byłem w stanie uruchomić na początek. Widzieliście tam? Tam było Epic Games. Śmieszne. O! Ken's... Nie. Ken nie może działać poprawnie, o ile nie jest uruchamiany w trybie MS-DOS. Czy chcesz zmienić właściwości tego jego skrótu, by zawsze był uruchamiany w... Tak. No dobra. Jedziemy. Musimy wyłączyć Windowsa i przejść do trybu MS-DOS. I wtedy się uruchomi ta gra. O! O! No nie wiem, no... Pomów? Nie możemy odczytać tego sektora? No nie wiem, no. No to z... Dobra. Naciśnij... czekaj, aby kontynuowała? Naciśnij... Jaki klawisz? No to jedziemy. Jaki miły! Patrzcie, uruchomił nam od razu tutaj okienko. Więc możemy sobie na przykład spróbować inną grę, której nie byłem w stanie uruchomić. Czyli na przykład Commander Keen. Teraz jest pięknie, ponieważ Commander Keen ma specyficzne tutaj ustawienie rozdzielczości, że ma taki dziwny turkusowy overscan i się pierdzieli po prostu to ustawienie. Nigdy w to nie grałem. Control. To się grało przed nie wiem, Kapitanem Pazurem, przed Raymanem, przed Jazzem Jackrabbitem. W Commander Keena się grało. A, już wiem, dlatego nie mogę strzelić, bo nie mam broni po prostu. I teraz spacją? Nie. Enterem? Here we go again. No i tak to się gra, no niech będzie, no. Możliwe, że Duma nie uruchomiliśmy. Duma... Wtedy chyba pominąłem z jakiegoś powodu. Spróbujmy to uruchomić. Jest sobie mycha, nawet sada mamy skonfigurowanego, no. No, no. Na high detalach trochę się to przycina, ale nie aż tak bardzo jak na Macintoshu wtedy. Ale na low detailach to normalnie płynnie to działa, tak płynnie jak masełko, więc śmiesznie. Nie chcę się odblokować wszystkich sekretów, ponieważ jest zabraniwy. Dobra, tyle wystarczy. Możemy sobie Bow and Arrow uruchomić. Nie wiem, czemu akurat ta gra mi tutaj przyszła do głowy, aczkolwiek kiedyś na Windowsie 3.1 i 95 był sobie taki pan informatyk, mój ojciec chrzestny, który no, po prostu miał mało gier na komputerze i akurat jedną z tych gier to była właśnie ta gra. I tak
mi się skojarzyła. Możemy sobie tutaj nim ruszać, nie? Napina sobie tutaj ten łuk i musimy zastrzelić wszystkie balony. Okej, tylko trzy. No dobra, no. I oto tak właśnie wyszło. Mamy sobie chips challenge jeszcze. Dlaczego nie ma muzyki, panie? No. Jest jeszcze sobie oczywiście hover. Nakazuje nam przełączyć się 256 kolorów. Nie, ale mam to. Pentium lata z tym tutaj, kurde. Dobra, żartowałem, nie lata jednak, jest... what? Ja pierdzielę, jak to przymula. Nawet na turbo minimalnych detalach to nadal jest trochę niegrywalne. Co za tym idzie, nasz Pentium jest do dupy. A ten Pentium w zasadzie, niektóre 486 nawet były trochę szybsze niż to. nie kłamie, tak było. Tak było, dobra. Catacombs of the Abyss. Dare you challenge the great nemesis as novice or warrior? Novice. Ha! Another novice to feed my pets. Zrobiście. To jest jedna z pierwszych gier 3D, dlatego tak dziwnie się to wszystko tutaj obraca, jak widać. O. Tutaj mało jest czarów, trzeba uważać dość na to. Mam sobie tutaj na przykład czar jeden. Mam sobie dwa czary ptiu, nazwie. No. No. I została nam jedna gra do obczajenia. A mianowicie Diablo. I tutaj będzie pokaz tego, co nie pokazałem za bardzo na Macintoshu wtedy. Patrzcie na to. Diabolo. Wkładamy sobie do swojego DVD-ROMa, który się przetransportował w czasie tutaj do nas. No, jest. Możemy sobie przetestować nasz PC-t. Chodźmy sobie przetestujemy. I tak. Windows 10 5.4.0, okej. Okay. Pentium, okej. Okay. O, to jest 600... przepraszam, 60 MHz. To ledwo, ledwo. Dobra, tutaj CD-ROM-a prędkość jest okej. Okay. No, mamy sobie 8, o kurde, 8 MB RAM minimum, dobra. 16 MB RAM for multiplayer. Mamy sobie sporo miejsca, no dobra, wszystko jest okej. Okay. No to jak jest okej, okay, no to idziemy grać. Na pewno będzie znakomicie działać. Mamy sobie pierwszy poziom, ciekawe dlaczego właściwie, co ja nie pograłem sobie od razu? Ja zawsze jak mam możliwość pogrania w Diablo, to tak przy nim wsiąkam na minimum 2 godziny. No i załadowało się. Dobra, no to... O. A co to kurde jest? Więc sobie trochę jasność większą. Mało widać. Idziemy sobie... naszą... Wojowniczkę idziemy sobie spędzić z rogą. Przepraszam, ale komputer jest za wolny. Ale no, przynajmniej mamy Diablo w wersji, no, Matrixowej. Normalnie, przybysza z Matrixa mamy. Ponieważ jest wieczny bullet time tutaj włączony. A ta pani to jest neonówka. Dobra, włączamy sobie mapę. I idziemy sobie... The sanctity of this place has been fouled. The speed of this place has been fouled. Och, dziękuję. Piu. Patrzcie, łuk znalazłem. O nie, kościotrup idzie. Tak, udało się zabić jakiegoś potworka i kościotrupa. Mam sobie kasę, zbieramy tutaj, Jak widać, ta gra niestety nie utrzymuje tych stabilnych 20 klatek na sekundę, w których zwykle działała. Jest źle. I w tym wypadku Macintosh z tego samego roku był lepszy. W Doomie był gorszy. W trójmiarowych grach sobie gorzej radził niż ten tutaj komputer, ale z Diablo sobie radził lepiej. Jaki jest Windows 95 właściwie?
Windows 95 to jeden z najśliczniejszych, kurde, systemów Microsoftu. Właściwie, dlaczego ja go bardziej wolę niż Windowsa 3.1? Ponieważ trzyma się pewnej konkretnej filozofii ten system. Jest bardzo czyściutki. Wszystko po prostu ma tutaj sens. Nie ma tutaj nic przeładowanego. To jest maksymalnie, co można tutaj zrobić, jeżeli chodzi o wygląd, ale domyślnie to jest po prostu jeszcze bardziej minimalistycznie. Po prostu wszystko to ma sens. Otwieramy sobie nowy folder. Człowiek, który nie ogarnia, o co chodzi, otwieramy sobie nowy folder i wyskakuje nowy folder. Czyli rozumiem, że on wyszedł z tego. Okej, dobrze. A tutaj kolejny folder się pojawia. O, no proszę. Kolejny folder. No to już rozumiem, że to tutaj wychodzi z tego, to wychodzi z tego i to wychodzi z tego. Okej. A jak już od Windowsa 95, od Windowsa 98 pojawiały się czasami problemy wśród niektórych ludzi, którzy mało ogarniali komputery, że trochę nie rozumieli, co jest czym, że jak klikamy to, to jak to, że wchodzimy głębiej, o co chodzi, UDL. Ja proszę pana, ja nie rozumiem, proszę mi to wytłumaczyć jeszcze raz. Ale jak to? To znika i się pojawia. To się znika i pojawia, to się znika i pojawia, no, to się znika i pojawia. Ale co to oznacza cofnij? No mamy na przykład Painta, który ma troszeczkę inną ikonkę, tutaj ma inne ikonki, tutaj tak nie wypełnia się to z jakiegoś powodu. Przy słabych komputerach było to specyficzne bardzo, że jak się mocno kręci, to wychodzą takie jaggis, jak to się mówi śmiesznie. Takie kwadratowe, to nie jest takie płynne, tylko takie bardziej kwadratowe. To już jest wersja z Internet Explorerem 3. Kurde bele, parcie, Internet Explorer 3. Czy to jest dobry, kurde, Internet Explorer? No i teraz rzeczywiście to jest najbrzydsza strona, jak na wiecie, i odpalisz na 486. Dobra. No, jak widać, Netscape był w tym wypadku trochę lepszy. Weźmiemy sobie na Toastiteka. Wydaje się to jakby, no tak, tak jakby, no, wyświetla tak trochę. Niestety gifów to nie odtwarza, tło nie jest w pełni pełne. Mamy sobie tutaj, jesteśmy sobie na fajnej stronie pana XP234, tutaj sporo jest fajnych poradników, na przykład menedżer programów w Windowsie, Windowsie 95. Dokładnie. Android Tethering w Windowsie XP, dobra, nie, to tutaj to nie. I jak widać, właśnie ciekawe tutaj rzeczy są. Darmowa reklama, pozdrawiam. Możemy sobie wejść na moje repozytorium plików. Adblocka Plus zainstalować, to jest Netscape właśnie ten, który ja korzystam. I to jest Netscape, o kurczę, pomyłka, to jest jednak 4.04. To jest ten sam, co na Macintoshu używałem. I z tego, co tutaj widzimy, działa on drastycznie lepiej niż to na Macintoshu. Zaledwie 10 MHz więcej, ale nie jestem w stanie wytłumaczyć dlaczego. Po prostu to dużo lepiej działa. Do your best, Anonymous. I tak to wszystko wygląda. To ten. Dlatego też mam nadzieję, że ten komputer pożyje jak najdłużej, bo ten setup pod Windowsa 95 jest zarąbisty, no. Tak właśnie, taki komputer powinien być pod Windowsa 95. Taki właśnie pomiędzy 1994 a 1995 rokiem. Tak to powinno wyglądać właśnie. I w takiej sytuacji, no, ja już bym kończył z tym komputerem. Pora się skupić na czymś, co by pomogło przenosić oprogramowanie na ten komputer, bo tak jak widać tutaj na załączonym, kurde, jak widać tutaj na załączonym, kurde, bele obrazku, mam sobie DVD-ROM, ale nagrywać cały czas DVD-ROMy, które są tylko do odczytu, no to tak trochę niezbyt, no. Mogę DVD-RW, ale sprawdziłem tutaj i niestety nie odczytuję Windows 95 tego. Dlatego mamy sobie tutaj stację dyskietek. Dokładnie. A większość niestety dyskietek na USB jest do dupy. Muszę sobie kiedyś wykupić jakąś taką porządniejszą, lekko starszą, która no by nie psuła wszystkich dyskietek, które by widziała. I właśnie zapowiadam następny odcinek. O! To będzie w następnym odcinku. Jak kurier będzie łaskawy, to przyniesie do niego upgrade'y i będziemy koksić tym oto komputerem
będzie to nasza brama do retro, bo ma tutaj stację dyskietek, ma Windowsa XP, którym można by było chodzić po internecie, zdobywać oprogramowanie dla tego komputera. I w taki oto sposób będzie się to razem łączyć. Tylko musi przejść troszeczkę upgrade do tego komputera, bo inaczej no z taką ilością RAMu jak ma, tylko 256, to tak to trochę będzie kiepsko. Dlatego jak przyjdziecie od razu tutaj kurier z nową kartą graficzną do tego komputera, bo obecnie jest słaba, z nowym, znaczy z większą ilością RAMu, to od razu pokażę, jak wygląda upgrade, bo jest całkiem fajny, śmieszny, tutaj się śmiesznie to się wszystko upgrade'uje, bo to jest Dell Optiplex, znaczy się GX280 w wersji Small Form Factor, czyli że SFF tak zwany. No. I tak to też wygląda. Tak też. Ja już dziękuję za oglądanie. Dziękuję za dzisiejszy dzień, że obejrzeliście, że zobaczyliście oto już pełną formę tutaj skończoną tego oto zarąbistego komputerka. To jeszcze nie będzie wszystko. Musimy cofnąć się jeszcze głębiej. Musimy się cofnąć do prawdziwego DOS-a, prawdziwej maszyny DOS-owej, bo to już jest nadal takie pogranicze już Windowsa 10.5, 3.1 i prawdziwego DOS-a, ale musimy się cofnąć do 2.8.6, do 3.8.6, coś w tym stylu, żeby poczuć po prostu ten taki plemienny oddech DOS-a w naszym nosie na przykład, no. Dokładnie tak. Może się uda, może też się nie uda. No a dlaczego miałoby się nie udać? Oczywiście, że się uda, no. Ja się żegnam zatem. Miło było. Cieszę się bardzo, że mam ten komputer. Dziękuję bardzo Dariuszowi 64 jeszcze raz za ten wspaniały kurdebele komputer. I życzę miłego dnia, wieczoru, czegokolwiek tam. Może poranka też. Cześć. A i by the way, wiecie co jest najfajniejsze w zasilaczach AT? To, że tutaj możemy zobaczyć prawdziwy obraz. Teraz można bezpiecznie wyłączyć komputer. Taki typowy, stary, dobry, pomarańczowy. Można teraz bezpiecznie wyłączyć komputer. Dziękuję Ci bardzo, że można bezpiecznie wyłączyć komputer. No to cześć.